tym wideo chciałem Ci opisać, czym się wyróżniają młodsze kobiety, czym się wyróżnia kobieta, która ma 20 lat, 21 od kobiety, która ma tych lat ponad 30, jakie podrywać te młodsze dziewczyny. Więc pierwsza podstawowa sprawa. Te dziewczyny, które są dopiero w takim wieku, powiedziałbym jeszcze trochę, może nie dojrzewania, ale mają te 21 lat, 20, to są kobiety, które często są w życiowej formie, jeśli chodzi o urodę, o wygląd. No, wystarczy nawet, że sobie patrzysz na jakieś dziewczyny swojego otoczenia. Kobieta, jak już ma plus 30 lat, to zazwyczaj jak urodzi jedno, drugie dziecko, jej ciało zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. No nie powiem, że jest zdeformowane, ale albo trochę przytyje, albo już jej kształty mogą nie być takie, jak wtedy, kiedy miała tych lat 19-20. I kobiety, które są młodsze, są zazwyczaj dużo bardziej naiwne. Chodzi mi o to, że taka kobieta może dużo łatwiej pójść z Tobą z imprezy do domu, może dużo łatwiej zgodzić się na jakąś propozycję nawet seksu, dlatego że jest w takim wieku biologicznie, gdzie ona szuka tego samca, który sobie z nią tam zrobi dzidziusia. Dlatego też bardzo wiele kobiet w takim wieku 18, 19, 20, 21, 22 poznają faceta, z którym potem biorą ślub i już w wieku 24 lat ona jest zaobrączkowana, ma często pierwsze dziecko. Tak po prostu działa tutaj przyroda i tego też możesz spodziewać się po właśnie kobietach w takim wieku. Z drugiej strony kobiety, które są dużo starsze, mają plus 30 lat, są dużo bardziej cwane, już wiedzą, co je czeka, nie wierzą tak samo w słowo kocham cię, jak młodsza dziewczyna, no bo ona wie, że często faceci ściemniają, że nie warto już się angażować w związki, kiedy facet ją oszukał i powiedział, że to jest miłość i że będzie tak wspaniale. Taka kobieta już często, iluzja miłości jest w pewien sposób rozszarpana przez życiowe tutaj problemy, doświadczenia i nie ma co się spodziewać, że kobieta w wieku plus 30 uwierzy od razu w słowa kocham cię. Może tak się stać, ale zdecydowanie dużo więcej młodszych dziewczyn w to uwierzy niż kobiety, które statystycznie są starsze. I z tym kocham cię do młodych dziewczyn, to nie chodzi mi o to, że masz się podlizywać. Chodzi o to, żeby wytworzyć odpowiednie przyciąganie pomiędzy tobą a kobietą, seksualne, emocjonalne. I wtedy, kiedy ona jest zaangażowana, dużo inwestuje, powiedzieć tej dziewczynie, ja cię kocham, tak? I wtedy ona w pełni poczuje, że to jest miłość. Niestety, dla kobiety nawet super spotykanie się, emocje seksualne, fantazje, bez słów kocham cię, niewiele znaczą. One gdzieś tam, szczególnie te romantyczne dziewczyny, też potrzebują tego typu słów, żeby poczuć się lepiej w relacji, żeby się w pełni zaangażować. Więc zawsze o tym pamiętaj. Oczywiście nie należy tych słów mówić wtedy, kiedy dziewczyna nie jest zaangażowana, kiedy ty tylko inwestujesz, no bo wtedy wyjdziesz na przymilacza. Także no, z tymi właśnie młodszymi dziewczynami to jest tak, że często są naiwne, reagują na propozycje z klubów, chodźmy do mnie, poglądamy filmy albo gdzieś tam chodźmy z klubu, przejdziemy się i za chwilę taką dziewczynę też tam zabierasz do siebie na chwilę przyjemności, kierując się tym, żeby było fajnie, żeby było miło. I o tym powinieneś pamiętać. Natomiast większość facetów często popełnia błędy z tego typu dziewczynami, bo za bardzo buduje tą otoczkę, być może romantyczności, za dużo czasu poświęca na rozmawianie z dziewczyną, która jest młodsza. Pamiętaj, że taka kobieta, która ma te 19, 20, 21 lat, zazwyczaj potrzebuje doświadczenia i ty rozmawiając z nią popełniasz takie błędy, jeśli oczywiście tej rozmowy jest zbyt dużo, jak jej znajomi, koledzy, rówieśnicy. Natomiast jeśli działasz dużo bardziej stanowczo, próbujesz ją pocałować na randce, gdzieś tam dotknąć, zadziałać w pewien sposób seksualnie na jej zmysły, zawsze będziesz miał o wiele lepsze efekty i takie kobiety niejednokrotnie bardzo atrakcyjne, młode, niedoświadczone będą w dużym stopniu na ciebie lecieć. Tyle w tym wideo, jak się podoba, zostaw łapkę do góry, subskrybuj kanał, napisz co o tym myślisz i do tego czwartku możesz pobrać 10 moich materiałów, 76% taniej, także korzystaj, bo naprawdę fajna okazja, możesz już jeszcze w tym roku mieć zupełnie inne efekty w kontaktach z kobietami, stosując tą wiedzę. Zdobycie tej wiedzy kosztowało mi naprawdę kupę lat, ale teraz dzięki temu możesz zupełnie inaczej działać na fantazję, wyobraźnię i emocje kobiet. Zapraszam do korzystania z promocji. Ta strona zniknie już w czwartek o północy.